Montrose Deli. Wyśmienity catering na każdą okazję. Piękne aranżacje szwedzkich oraz słodkich stołów, ciepłych dań oraz niezapomniana chatka góralska. Montrose Deli to codzienne, wspaniałe domowe obiady za jedyne 3,99. Natomiast każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w trzecim spotkaniu z moimi uroczymi, cudownymi paniami. Teraz ja myślę sobie, że możemy sobie pozwolić na taki ogólny żart. Wspomnieć, jak było drzewie, jak było wówczas, kiedy żeście rozśmieszali przy pomocy tekstów refrena, tak. Publiczność i przy okazji samych siebie. Szanowni Państwo, ja nie bez kozery mam tutaj coś takiego na szyi. Bardzo Ci do twarzy. Tak? Bardzo tak. Pasuje. Myślicie, że powinienem tak wykorzystywać ten taki fragment? Od czasu do czasu, kiedy okoliczność tego będzie wymagała. Tak, absolutnie. Podkreślania mojej wątpliwej urody, a jednak zobaczcie, jak mi to dodało. Mała zmiana w umeblowaniu i już mamy trzecią płeć na poczekaniu, bo najwyższy w świecie czas z przesądami skończyć raz. Ja myślę, że zaraz za moment będzie fragment wyjątkowego sketchu, w którym bierzecie Panie udział. Bardzo prosimy. Przekonają się kobitki, że i my mamy też
zgrabne rytmie, żeby śmiało już ukazać swój dół. I jak to mówi się, nóżki na stół. Modnie, wygodnie, swobodnie, chociaż to mnie kształca płeć. W oczu szlam, w oczu szlam spodnie, gdy spódniczkę można mieć. Mała zmiana na poczek, tak. I już mamy w życiu być na poczekaniu, bo w najwyższym świecie czas. Montrose Deli. Wyśmienity catering na każdą okazję. Piękne aranżacje szwedzkich oraz słodkich stołów, ciepłych dań oraz niezapomniana chatka góralska. Montrose Deli to codzienne, wspaniałe, domowe obiady za jedyne 3,99. Natomiast każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. I ja myślę, drodzy Państwo, że to, co obejrzeliście, to, co ja już widziałem, a teraz dzielimy się tym wszystkim z Wami, drodzy widzowie Telewizji Podwyżyn i tego programu Herbatka u Krzyśka, moje cudowne koleżanki, uśmiechnięte, bo musimy sobie teraz dużo mówić, podowcipkować o panu Feliksie Konarskim refrenie. Widzisz, ten numer świadczy, jaki Felek, jaki miał poczucie humoru, prawda? Oczywiście. A poza tym on lubił w ogóle dla każdego z nas taki mały wierszyk wymyśleć. Tak. No Basiu, powiedz, co powiedział o tobie. O mnie? To no. Ja wolę o koledze. Ano było u nas były dwóch panów, Zygmunt, tak. Ma dwa organy, jeden w gardle, drugi schowany. Nie wiem, co miał na myśli, ale drugi Zygmunt był taki z niego lover, że wymienił babę na rower. Jest taka możliwość? Tak jest. Ale znaczy miał pewnie na myśli co innego, ale... A bo to był słynny rowerzysta. Tak. Zygmunt Szczepin jeździł rowerem z polonijnego grajdołeczka aż do downtownu i na rowerze, także wiedział. Zawsze. Natomiast ja miałam takie, spuść przyłbice idą, tutaj mówił o biuście, który się rymował. Tak. I o to chodzi, że Felek w programach nigdy nie padło brzydkie słowo. Było to do rymu, także każdy domyślił się, o co w związku chodzi. Z tym publiczność się śmiała, ale żadne słowo, nigdy, że tak powiem, nie padło ze sceny. I w zasadzie w rozmowach w domu też nie. No. W ogóle to był człowiek, który właściwie ja, przecież znałyśmy go tyle lat, on nigdy nawet nie podniósł głosu, no, wiesz? Nie. On, nie. Ani w towarzyskim, że tak powiem, w środowisku, nawet jak miał ani rację. Wśród ludzi. Nie, tak. Nie, nigdy. Tam, on się nigdy nie kłócił z nikim. Nigdy nie kłócił się. Nie, naprawdę to był wyjątkowy człowiek. Czyli wyjątkowy. I tak w poprzednim spotkaniu wspomniałyście, stwierdziłyście razem, że wyście go kochały. Tak. Właśnie za to, że nigdy nie podniósł głosu. Za to, że miał takie poczucie humoru, że te humory, które krążyły, to było... Wszyscy wiedzieli, że to jest o nim, tak, i nikt się nie obrażał. Nie, i on o się tych nigdy... przyłbicach też byście się nie obrażali. Wręcz przeciwnie. Ale to jest urokliwość i siła człowieka, który ma pewną świadomość
I taką, proszę Państwa... Życzliwość. Wiesz, ogromną tak, życzliwość. Myśmy liczyli na jego życzliwość i tą życzliwością jego obdarzałyśmy. Także to było takie, tak na niego można było po prostu liczyć. Wiesz, wiedziałeś... On był zaangażowany w nasze życie prywatne. On, tak, pamiętam, kiedy się moja córka... Przynosiła się na próby. Przynosiłam na próby jako niemowlę. Nina Oleńska patrzyła zawsze na to i mówiła, aktorka nie powinna mieć dzieci. A Felek mówił, no zostaw dziecko, no coś ty. Tak. Jeszcze tak, może to nie jest, jak to się mówi, nie ma czym się chwalić, ale mówiąc o Ninie i o Felku, oni byli małżeństwem z jakie dobre 50 lat. I myśmy dwie raz Felka upiły. Także Nina, raz w życiu Nina powiedziała, to nieprawda. Nina powiedziała, w życiu nie widziałam tego człowieka pijanego, tak pijanego, a z ale jaki był rozkoszny, prawda? Ale. No, jaki był rozkoszny. To stąd się wzięły te przełbice i tak dalej. To, czyli generalnie, że każdy chce mieć jakieś ujście i taką swawolę duchową. Tak. O, na przykład wiesz co on lubił? On uwielbiał takie zabaweczki, które były na przykład skacząca małpka, wiesz, nakręcane zabaweczki. Słuchaj, uwielbiał. No, pewnie pokochałby to. Bardzo, no, bardzo, tak, absolutnie. Tego miał bardzo dużo. U siebie w kuchni to stało, także tam, gdzie miał swoją herbatkę, kawę, śniadanie. To sobie puszczał i to na przykład ten nagle ci małpeczka wyskakiwała. Takie niuanse świadczą o człowieku. Tak. Co on lubił, co kochał, z czego się potrafił śmiać, co go napędzało. I czym się cieszył. Tak. On bardzo dobrze cieszył się ludźmi, prawda? Bardzo pyszną. Także, bo musimy tobie powiedzieć, że występowaliśmy na różnych sylwestrach. To był taki program sylwestrowy. No. Ale kiedy wybuchł stan wojenny, to Felek zaprzestał i myśmy wtedy Sylwestra mieli u niego w domu. Albo u Moniki. Ja pamiętam Zygmunt, w kuchni naturalnie jest to miejsce, mimo to, że jest 6 pokoi czy ileś, ale w kuchni w każdej się zbierają. Zygmunt Kozakowski, ponieważ najwyższy z całego towarzystwa, jak 12 wybiła, brał garnek i jakąś tam łyżkę, no i walił w ten garnek, że 12. No i właśnie wtedy była kaczka, albo placki kartoflane, albo jeszcze bigos. Bigos, I love you. Because I love you. Tak. Aha, because I love you. Because I love you. Tak. Słuchajcie, to jest coś tak fenomenalnego, jak ja zazdroszczę, że ja nie mogłem z wami być, ale był gdzieś pod stołem siedzieć i patrzeć, jak wy się cudownie śmiejecie i jak ten urok się rozchodzi na zewnątrz. I wiesz co jeszcze, kiedy, czy to próba była próbą, po próbie wtedy koniak, czy tam kawa, czy herbata. Do białego rana. Opowiadania co jakieś. Co ci tak westchnęła? Dlatego, że trzeba było na drugi dzień iść do pracy, a myśmy... Ale to było... I wiesz co, Krzysiu, było, ja na przykład, ja czasami wydaje mi się, że ja byłam w tym drugim korpusie. To samo ja. Myśmy znały wszystkich na pamięć. Jakie były tam w tej lepiance, jak oni na tej słomie pływali, bo babuszka okleiła komin śniegiem, żeby ciepło nie uciekało. Czy ta Nina, jak rozdawali mundury w tym wojsku i z takimi rękawami o 3 numery większy mundur i buty i tak dalej. Czy jak Renato opowiadała też, jak zanim do tego wojska się dostało to towarzystwo. Mówisz o generałowej. O generałowej. Miała taki garnuszek, w którym panowie golili. No tak. Pędzelek, tak. Mydełko. No, a jak trzeba było ugotować jakąś tam kaszę, no to też w tym garnuszku się. Ja pamiętam taką historię, opowiadała Renata, jak to się stało, że została panią generałową. No jak to się stało? Stało się to tak, że był jakiś taki bal, tańce były i był biały walc. Czyli żona pani, generała Andersa. Tak. I panie rzuciły się do generała w kierunku, no i Renata była pierwsza, która do niego dotarła i tak została. Aha. Mm-hmm. Taki był pan. Ona była gwiazdą w teatrze, prawda? Polska Parada, prawda? Bo w tym drugim korpusie było
kilka teatrów. Był i dramatyczny, i refrena właśnie, który... Warsa był, orkiestra Henryka Warsa. A refrena właśnie Renata, Zosia Terne i inni, Fabian, to była grupa, która wręcz jechała na front. Podróżowała, jak to się mówi, tak. do różnych przed, jednostek. Przed bitwą, czy tam przed atakiem, przesadzam, prawda? Ale o to chodzi, że to była ostatni, którzy przyjeżdżali i ten uśmiech i na twarzy. I występowali nie na scenie, tylko na ciężarówkach. Otwierali plandeki ciężarówek i na tych ciężarówkach oni występowali. A tam był fortepian i kilka muzyków, tak. I jak ja mówię, te opowiadania, jak Felek mówi, że oni występowali, a gdzieś tam na szczytach widzieli Niemców, którzy siedzieli z założonymi rękami i czekali, aż oni skończą. Po brawach ci odjechali, a oni dawaj od nowa zaczynają wojnę. Czyli generalnie rzecz biorąc, Felix Konarski był najlepszą przerwą w czasie wojny. Tak jest, tak jest. Nie. Mówiąc, szkoda, że pokoju wtedy nie podpisali, prawda? No bo wtedy była taka możliwość. No tak. I słuchajcie, a czy on wspominał o tej, bo wiadomo, że żeby napisać Czerwone Maki pod Monte Cassino, to trzeba mieć jakąś świadomość, prawda? To było w czasie bitwy, 17 na 18 maja. To było w czasie bitwy, on napisał ten wiersz, potem pobiegł do Szica, który napisał muzykę. Także na drugi dzień to już było śpiewane. Po bitwie, tak. Są zdjęcia, dokumentalne zdjęcia, gdzie... Jeszcze z kartek, a do tego na takich dużych planszach właśnie też były napisane słowa, także ci, co siedzieli przed tą estradą, widzieli. Ja ci powiem, ja zawsze miałam wrażenie, z Felkiem, nawet się pytałam, ja mówię, Feluś, czy ty w czasie swoich młodych lat, czy jakaś koleżanka wam nie zmarła albo coś, a może ja jestem drugim wcieleniem, bo naprawdę, bo te opowiadania takie się nam wydawały bliskie, jakbyśmy tam były, wiesz. I to były na przykład w Londynie, byliśmy kilkakrotnie w Londynie i pani Zosia Terne, która była w wieku mojej babci, siedzieliśmy przy stole, oni opowiadali, myśmy dorzucały, bo myśmy znały wszystkie opowiadań wszystkich i w pewnym momencie Zosia Terne tak patrzy na mnie i mówi, słuchaj, a pamiętasz, Julita, jak u Szacha Iranu, jak myśmy tańczyły z Szachem, a ja tak patrzę, sobie myślę, Matko Święta, moi rodzice jeszcze wtedy dziećmi byli. Ale to był taki temat, taka wiesz... Ale oni czuli się, że my jesteśmy, bo myśmy mówić, myśmy brały bardzo aktywny udział w rozmowach, poprawiając ich nawet, bo myśmy pamiętały wszystko dokładnie z tych opowiadań. To czego one zapomniały? A im się czasami pomyliły, mówiły, nie, to był pułkownik Gnatowski, a nie Kajkowski. Tak, rzeczywiście, prawda? Ja wcale się nie dziwię, wyście tak na dobrą sprawę zostały zaadoptowane. Tak. Zaadoptowane. Czyli byłyście córeczki wspaniałe. Ja zaczęłam od grania u Felka, zaczęłam jako wnuczka, potem byłam córką. Potem byłam żoną po śmierci Niny. Zazwyczaj grywałam. Ciekaw jestem, która się najbardziej podobała. I wiesz co, i tak zawsze mówiłam, ja mówię, Feluś, przyjdzie taki dzień, że ja twoją babcię zagram. To ja znów z naszą koleżanką Moniką Silvan. Ona, jak przyszłam, to była pani Monika. Potem była ciocia Monika, a potem była rocznik się Monika. Tak, wyrównał się rocznik i była Monika. I myśmy, jak to się mówi, posuwałyśmy się w latach, a nam się wydawało, że on się nic nie zmienia, prawda? Ja go tak pamiętam, jak go poznałam i tak jak odszedł właściwie. Powiem wam jedną rzecz, to jest coś tak niebywałego, ta historia, które w zasadzie już jest to trzecie spotkanie, za co wam serdecznie dziękuję. I za tą urokliwość. A można cztery, czy nie? Zaraz do tego dojdziemy. Generalnie rzecz biorąc, jest to potrzebne, żebyśmy się dowiedzieli o rzeczach, co do których nie tyle, że nie mamy pewności, ale o których nie wiemy. Nie wiemy. I wydawałoby się, że wspomniałaś w którymś spotkaniu, że on nigdy nie był koturnowy, prawda? Bo nie był. Był bardzo skromny człowiek. I był człowiekiem skromnym. Był człowiekiem... Wręcz był zażenowany, kiedy przychodziliśmy składać hołdy. To Felk był taki, jemu aż głupio było, tak widać było, że on był taki zawstydzony. Ja myślę, że to był też taki człowiek, który chciał powiedzieć, ja tu jak gdyby nic nie znaczę, bo ja tak praktycznie krwi nie przelałem. Tak sobie myślę, prawda? Chociaż nie wiem, może się dużo rzeczy zdarzyć, bo on mogło się zdarzyć na pierwszej linii frontu. Był na pierwszym, ale inni jego bliscy, którzy z nim brali udział,
odeszli, zostali zastrzeleni, zabici. Tak, tak. I być może przy takiej wrażliwości właśnie Feliksa Konarskiego takie obciążenie gdzieś z tyłu głowy było i on się chciał tą swoją twórczością zrewanżować, chociaż w jakimś małym stopniu. On bardzo oczywiście kochał tych ludzi, wiesz? A więc właśnie bardzo o tym mówię, wiesz, że, to, ludzi. Że to może było to, I wiesz, i miał zawsze, i taki miał zawsze bardzo ciepły stosunek, dlatego że właściwie po każdym przedstawieniu, gdziekolwiek byśmy nie grali, czy w Chicago, czy w Buffalo, czy w Londynie, zawsze po przedstawieniu przychodzili weterani, tak. Wiesz, to byli ludzie. Tak, taka była jedna ciekawa historia w Londynie. Tak. Przyszedł taki pan, Feluś zawsze świetnie wyglądał na scenie, on był zawsze w swoim smokingu, zrobiony taki, tak naprawdę super wyglądał. Mhm. I przychodzi taki pan o kulach, starszy pan, no wygląda jak dziadek refrena i tak patrzy na refren i mówi: oj panie refren, ale pan się posunął. No więc refren chciał być elegancki, mówi: no wie pan, no czas jest nieubłagany dla nas wszystkich, no pan też. No tak, mówi ten pan, ale ja jeszcze jakoś wyglądam. Nie, te nasze wyjazdy w Londynie były cudowne. Cudowne. To, że myśmy mieszkali pod jednym dachem, to, że Feluś stawialiśmy na psy, czy tam na konie, czy na cokolwiek, tak, bo on lubił. W ogóle, tak? A nigdy, no, nigdy nie wygraliśmy, ale nie wygraliśmy. On był taka zawsze nutka pewnego, wiecie, no. To on był zawsze o krok od wygrany. O krok. Tylko nigdy nie przekroczył tego kroku. No. Poznaliśmy też właśnie ludzi, panów generałów i tych, którzy, jak wysiadaliśmy przy ognisku, to Nina Oleńska zawsze nas ostrzegała, żebyśmy, bo tam jest ten ruch odwrotny, tak. Jak wysiadałyśmy, żebyśmy uważali, bo na tam ulicy zostało trzech generałów, zginęło przed klubem ognisko, wychodząc na złą stronę ulicy. Także, że były takie, no. Ale w ogóle myśmy wtedy bardzo się tak zżyły. Tak. No. Muszę wam powiedzieć, że ta opowieść o tej, że tu lewostronna, prawda? Opowieść i to lepiej rowerem trzeba było jeździć, bo już teraz obracamy w uśmiech, w śmiech to, co się wydarzyło, bo się rzeczy tragiczne zdarzały. I wracając do, co chciałaś powiedzieć? Polsko. Och, tak, tak. Jesteśmy, zazwyczaj ognisko to był taki klub, w którym był teatr, a oprócz tego była restauracja na dole. I to taka restauracja, gdzie jak się wchodziło, to tam siedział książę Lubomirski, książę Sapieha. I to takie było zabawne, bo wchodził tam ktoś, oni się próbowali podnieść, a książę Lubomirski mówił: siadać, nie wstawać, koledzy, nie. Także myśmy się, jak to się mówi, ja osobiście urodzona już, jak to się mówi, w komunie, patrzyłam na tych ludzi zupełnie, to było tak jak z jakiejś książki. Jesteśmy na kolacji i w pewnym momencie wchodzi taki człowiek, patrzy na refrena z taką ogromną, taki malarz był, tak, prawda, tak, malarz. Tak, i nagle klęka przed refrenem, mówi: Polsko! Tak? A refren aż... Ale to było takie. A jak zareagowało na to? Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz, że, bo mówimy, był hrabia, generał, takiś inny. No cała arystokracja też, przecież Polska. Ale była to zubożała arystokracja. Bardzo. Ale na przykład pani hrabina miała frak zapięty na agrafkę, no bo albo... A teraz mam pytanie, czyje to jest? Te mówimy. Której hrabini... Ja mam tutaj diamenty, ja wiem. Słuchaj, ale ja pamiętam właśnie, bo zazwyczaj potem te kolacje były właśnie w towarzystwie widzów i pamiętam, siedział koło mnie taki pan i ktoś mówił: to książę Sapieha. A ponieważ oni wiedzieli, że my z Ameryki, to ciągle ten mit Ameryki, wydawało się, że my jesteśmy bardzo, że tak powiem, zamożni. I nagle się okazuje, że książę Sapieha chce mi rodowe srebra sprzedać. A ja sprzedać czy podarować? Sprzedać, bo potrzebował gotówki. I wydawało mi się, że jak my z Ameryki, a ja byłam 3 czy 4 lata w Ameryce, i gdzie mi tam było do rodowych sreber? Ale była jakaś cena chociaż wyjściowa? Ja nawet nie zapytałam, powiedziałam. Wiesz, o takich sytuacjach Felek na
na przykład napisał skecze też, jak te domy, dorobkowicze, a to te no, wyścigi, że cały majątek na właśnie na pieski na poszły, tak. Że tu kiełbasy, a tu myje się talerze. A tutaj, tutaj książę, tu generał robi lody ulające, kręci, tak, no bo czy także, czegoś trzeba no, było żyć, także prawda? Nie to chyba z tym, żeśmy tam mówili w tej restauracji, ta scena, że kto wyjdzie, wiesz, ktoś tak, przychodził tak, i tak, płaci. Tak, to tak, myślę, tak, że Państwo tak, to tak, na pewno tak, pamiętają. Wiesz, u niego co było, jeśli chodzi w ogóle o skecze, o komedię, że on bardzo często używał nazwiska ludzi, którzy tutaj... Środowiska. Ze środowiska. Także tak. Tak, to było czyli jeszcze bardziej dosłownie. Śmieszne. Tak, tak, dlatego, że na przykład jak był doktor, to był doktor Świrski, czy tam tak. Jakiś, wiesz... Na... Najlepsze jest, pamiętasz tą sztukę Rycerze bez broni? Ale oczywiście. To jest sztuka, gdzie wybucha trzecia wojna, która absolutnie niszczy, wracamy z powrotem do jaskiń, chodzimy właśnie w skórach i takich innych. Na, może niektórzy z tu Państwa będą to... pamiętali, nie pamiętali, ale na przykład tam ja czy ktoś poszedł na zwiady zobaczyć, co tam zostało w, z tym Chicago. No i przychodzi i mówi, że spotkał Roberta Lewandowskiego siedzącego na gruzach Northwestern Savings. A po czym przyszedł dziennik związkowy wyryty na tablicy. Lica kamienna. Tak, czy też kocoń ze swoją płytą, już nie pamiętam, ale także właśnie... On właśnie no. Ale w takim dobrym gatunku, takiego tak, żartu tak, dobrego, tak. Niezłośliwego. Nie. A chodziło, wiesz, nawet po tej sztuce był taki moment, że troszeczkę niektórzy się obrazili, bo jeden z bohaterów, który jest majorem, ciągle tak. Chodzi i marzy, żeby była następna wojna światowa, bo on chce być pułkownikiem, właśnie, a nie ma szansy na to. Także troszeczkę tam był taki moment, że niektórzy weterani tak się trochę obrazili. No bo ta wojna wybuchła, to tak, a teraz jest coś innego. I to była pierwsza sztuka, która była... To była sztuka pisana dla Niny, a Niny już nie było. A ja zagrałam właśnie Julita grała panią Grzycką, która panią, była tak, właśnie tak. Rola, która była napisana dla Niny, no bo to po tak, prostu... Tak, tak. No. Czyli poczucie humoru, ale bez takiego jakiegoś, że tak powiem, obrażania. Nigdy nikogo. Był bardzo, nigdy. Bardzo delikatny w tych sprawach, nie. Prawda? Nie, to było zabawne. Ludzie się śmieli z nami, a nie tak. Nikt się nie śmiał z nich. Z kogoś, tak, prawda? Tak, że to było. Czyli no. Nawet czasami jak na scenie była jakaś taka... On na przykład zmiana dekoracji, prawda? No to sobie Państwo wyobraźcie, tak. Że to jest to, że to jest tamto. Umawiamy się, że jak zgaszą światła, to znaczy jest koniec scenki i teraz powinno się brawa bić. Ale to piękne, taka umiejętność zapanowania nad widownią i prawda, konieczny taki antrakt, ale bardzo inteligentny. Bardzo. On miał od razu kontakt z publicznością. On wchodził na scenę i od razu miał kontakt z publicznością. To nigdy ale, nie tak, było, że on był z daleka. Tylko... Ale muszę ci powiedzieć, że Felek dobrze zastanawia się nad kolejnością programu. I było zazwyczaj 9 numerów w jednej tak. części i 9 numerów i czasami w drugiej. Zdarzyło się, że on zwrócił widowni uwagę, że to, co jest napisane tu, to nie jest tak, że ten numer jest tu, a ten jest tam. Bo w ostatniej chwili uważał, że jednak ta kolejność powinna być zmieniona. Ja tylko chciałam powiedzieć jeszcze Państwu i Tobie, że jak już Felek odszedł, to już było kilka lat po odejściu Felka, myśmy zrobili taki ukłon w stosunku do naszych starszych kolegów, bo już nie było Zygmunta, Bogusz Jerkę wyjechał, wrócił do Polski. Wzięliśmy właśnie te takie numery, może najbardziej znane, albo numery, w których oni występowali. No i na scenie właśnie z nami występował Robert Lewandowski i Stefan Wicik, tak, ale występował i to występował w tej samej części, co kiedyś tam robił. No a na widowni mieliśmy koleżankę właśnie Monikę Sylwan, Jolę Pawlikowską i zwariowanego Bolka Wolskiego. Tak. I tu, także kochani, stawiamy kropkę. Ja naprawdę Wam serdecznie dziękuję za te podzielenie się fragmentem wielkiej historii, bo jeszcze mówić można. I chciałam serdecznie Wam podziękować. Basia Kożuchowska, Julitka Mroczkowska. Dziękuję, kochani. A to sprzedam i też przeznaczę na dobre cele. No.
Dziękujemy ci, Krzysztof. Dziękujemy, Krzysztof. To jest wielka przyjemność dla nas. Absolutnie. Dziękuję bardzo.